Witam w kolejnym filmie. Ja już załatwiałam wszystko, wyszłam z tego polskiego stołu, tak jak obiecałam, między innymi gości, ale tam też widziałam Wicka, też się podpinała pod tę kwestię, Wicka na D. Niestety ja nie wiem, jak ma na imię, nie wiem też, do końca się nie spamiętałam tego nika, no, może napisać, bo Wicka na D imię, to będzie mi łatwiej potem wspominać. W każdym razie dałam odebrać moją ładowarkę. Na chwilę Madeusza podłączyłam telefon, więc posprawdzałam Kraków. Posprawdzałam sobie po domu pewne dwa zapachy Spirit of King. I powiem tak, że i pewien z moleku z czymś takim trochę roślinnym, trochę gorzkim, trochę zimistym, jednocześnie z czymś animalistycznym. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię z moleku, znaczy, że chodzi o kwestię Krakowa, bo o tym właśnie chciałam tylko się odnieść, to nie wiem, jak ja wcześniej sprawdzałam za nią też, wydawało mi się, mając próbkę gdzieś tam pogłoszę mam, bo w tym takim pudełeczku, który zabierałam, na jeden z wyjazdów i tam miałam z nim zabrane tę próbkę Krakową. Jakoś chyba wydawało mi się wówczas, że to będzie dobry czas, że nie będzie zapach dla mnie, jakoś tak, a teraz jak sprawdziłam, to muszę powiedzieć, że to jest zapach iście na wiosnę, iście na mnie. Zieleń z zamszem, zieleń, wiosna, w pewnym momencie takie trochę koniczynki, trawy, gorzkie kwiaty, gorzka wiosna też, a propos tego pytania Panny z Gór, to takie właśnie gorzkich kwiatów, wiosna, nie wiosna, czyli tam mamy taki efekt gorzkich konwali, z czymś takim aromatycznym, tam jest bluż, te trawy, taka koniczynkowość trochę i to na dosyć takiej cięższej bazie, czasami to takim bardziej zamsz był, a później bardziej taki efekt trochę skóra, ambra, jakieś takie trochę silniejsze, tam się skóra, ambra, paczula, ale